W Jagdance, jak Państwo mają, ci z Państwa, którzy tam byli, pamiętacie, rozdaliśmy taką ankietę. I pierwsze pytanie tej ankiety brzmiało, jak Państwo sobie wyobrażacie swoje dalsze zaangażowanie, jak Państwo widzicie przyszłość tego ruchu, którego w jakimś sensie członkami wszyscy jesteśmy. I odpowiedzi były dwojakie. Mniej więcej po połowie. Część z Państwa mówiła, chcemy uczestniczyć w ogólnopolskim ruchu społecznym, który będzie się odwoływał do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego. I drugi typ odpowiedzi to było, chcemy federacji tych środowisk, komitetów, stowarzyszeń, klubów, które powstały po 10 kwietnia, które walczą o wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej, które domagają się upamiętnienia jej ofiar, którym bliska jest myśl społeczna, polityczna, przesłanie ideowe, które pozostało po prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. I my próbujemy w tej chwili odpowiedzieć na jeden typ i drugi typ zapotrzebowania wyrażonego przez Państwo. Znaczy z jednej strony dążymy w tej chwili do rejestracji stowarzyszenia, które będzie stowarzyszeniem osób fizycznych. Stowarzyszenia pod nazwą Ruch Społeczny imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. I z drugiej strony myślimy o tym, żeby powołać federację tych wszystkich organizacji, które taką wolę sfederowania się wyrażą. Co jest takim czynnikiem, który jest dla nas wszystkich wspólny? Jest to mianowicie deklaracja ideowa, która została przyjęta w rocznicę tej tragedii w sali kongresowej. W tej deklaracji ideowej są dwa takie podstawowe czynniki. Po pierwsze, patronem naszego ruchu jest prezydent Rzeczpospolitej profesor Lech Kaczyński. I drugi ważny element, depozytariuszem spuścizny po Lechu Kaczyńskim jest jego brat Jarosław Kaczyński. To są dwa elementy, co do których, jeżeli chcemy uczestniczyć w ruchu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co do których musimy być zgodni. Tak? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby wiele środowisk, wiele grup, wiele klubów działało obok. Natomiast ci wszyscy z Państwa, którzy chcą działać w ruchu społecznym imienia Lecha Kaczyńskiego, powinni uznać tę deklarację ideową za własną. Z tymi dwoma podstawowymi wymogami. Tak? Patronem ruchu jest Lech Kaczyński, depozytariuszem jest Jarosław Kaczyński. Depozytariuszem spuścizny. Chciałbym, żeby to było jasne, chciałbym, żebyśmy się co do tego zgodzili, bo jednak w różnych środowiskach, nie chcę powiedzieć, że wśród Państwa, ale w różnych środowiskach, w różnych miastach trwają na ten temat pewne dyskusje. Ja bym chciał, żeby to było absolutnie jasne i żebyśmy co do tego wszyscy się zgodzili. A to jest sprawa dla mnie osobiście, jako dla podwładnego, byłego podwładnego prezydenta RP i jego przyjaciela, sprawa absolutnie podstawowa. A ruch będzie, jak mówiłem, miał charakter taki dwutorowy. Z jednej strony musimy, i o to będę prosił koordynatorów regionalnych, musimy dokonać, zdaję sobie sprawę z
pewnej ułomności tego słowa, ale inwentaryzacji tych organizacji, które na terenie regionu działają i które chcą w ruchu uczestniczyć. I z drugiej strony musimy umożliwić tym osobom, które nie są członkami w tej chwili żadnych stowarzyszeń, żadnych ugrupowań, żadnych klubów, umożliwić członkostwo indywidualne. I dlatego będziemy rejestrować w najbliższym czasie, złożymy stosowny wniosek do KRS-u, będziemy rejestrować stowarzyszenie. Ruch nie jest partią polityczną. To też chciałbym, żeby było jasne. My partię polityczną już mamy. Tą partią polityczną jest Prawo i Sprawiedliwość. Tą partią polityczną, z którą wiążemy swoje nadzieje, jest Prawo i Sprawiedliwość. My natomiast chcielibyśmy poszerzyć oddziaływanie tej formacji politycznej, tej formacji ideowej, poszerzyć jej oddziaływanie na znacznie większe grupy osób. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy z Państwa, ja podobnie, chcą funkcjonować w ramach partii politycznej. A dla takich osób, dla tego typu ekspresji jest też nasz ruch. Wszyscy z Państwa, którzy chcą być aktywni publicznie, a którzy chcą działać na rzecz, przepraszam za te górnolotne słowa, na rzecz dobra Polski, dla tych wszystkich z Państwa jest miejsce w ruchu społecznym imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Prawie we wszystkich regionach Polski powołaliśmy takich koordynatorów jak pan profesor Żaren, któremu chciałem serdecznie podziękować za to, że się zgodził pełnić. Za to, że się zgodził pełnić tę trudną i wymagającą zaangażowania, nakładu pracy funkcję. Mamy swoją stronę. Mamy swoją stronę internetową www.lechkaczyński.pl. Pracujemy w tej chwili nad programem, który umożliwi automatyczną rejestrację naszych członków, sympatyków, zwolenników. Chcemy opracować taki program, dzięki któremu będzie możliwa automatyczna rejestracja tych wszystkich, którzy klikną, tak, deklaracja ideowa akceptuje i tym samym będą mogli się zarejestrować jako osoby uczestniczące w ruchu społecznym. Chciałem powiedzieć, że powołaliśmy komisję programową, której koordynatorem jest pani dr Barbara Tedysza-Radziejowska. W skład tej komisji wchodzą najwybitniejsi polscy naukowcy. Jej członkiem również jest pan profesor Jan Żaryn, ale nie tylko historycy, nie tylko specjaliści od politologii, nie tylko prawnicy, ale także inżynierowie, także lekarze. Mam nadzieję, że ta komisja, w skład której będzie wchodzić wiele zespołów, będzie w stanie opracować program dla Polski. Ten program powinien być programem wspierającym program PiS-u, bo powtarzam jeszcze raz, ruch jest bytem politycznym, ale nie jest partią polityczną. Jeśli chodzi o działalność programową, powinniśmy się skoncentrować na tym, co, moim zdaniem, powinniśmy się skoncentrować na tym, co było najbliższe patronowi naszego ruchu, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, a więc państwo, jego rola, jego zadania, jego
pewien kształt, pewien symbol nawet, bo prezydent Rzeczpospolitej był autentycznym państwowcem. Był autentycznym państwowcem i uważał, że nic, nikt nie jest w stanie zwolnić państwa z jego obowiązków wobec obywateli, szczególnie tych obywateli najsłabszych. Druga rzecz, prezydent uważał, że Polska ma pełne prawo, a nawet obowiązek z poczuciem własnej godności, bez żadnych kompleksów i zakamowań uczestniczyć w budowie lepszej, bardziej solidarnej Europy i świata. To była druga rzecz. Miejsce Polski we wspólnocie narodów, miejsce Polski w Unii Europejskiej, pozycja Polski w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim to były rzeczy niezwykle ważne dla prezydenta. I wreszcie przypominam, że to prezydent Lech Kaczyński był twórcą koncepcji Polski solidarnej. Polski, która jest domem wszystkich obywateli, ale ze szczególną troską zajmuje się tymi właśnie najsłabszymi. Powołaliśmy też drugą komisję, komisję organizacyjną, której koordynatorem jest pan minister Jacek Sasin, a w skład której wchodzą obok koordynatorów regionalnych także moi współpracownicy z kancelarii prezydenta RP, między innymi obecny tutaj Adam Kwiatkowski, który jest moim. Mam nadzieję, że od państwa również będę miał przyjemność usłyszeć, co powinniśmy zrobić, w jakim kierunku powinniśmy w najbliższym czasie iść. Ja myślę, że takim ważnym zadaniem dla nas wszystkich jest wsparcie Prawa i Sprawiedliwości w staraniach o to, żeby najbliższe wybory były wyborami wolnymi i uczciwymi. Dziękuję serdecznie. Tak, żeby te wybory były uczciwe, to między innymi dlatego zależy od nas, że możemy śmiało uczestniczyć w tychże wyborach w potrójnej roli, to znaczy w prawie konstytucyjnie zagwarantowanym mamy prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach i mamy jeszcze trzecie prawo, mianowicie możemy tam występować w roli mężów zaufania, którzy dzięki temu będą mogli kontrolować to, co się będzie podczas wyborów dziać, a niewątpliwie fakt, że te wybory będą dwudniowe, tylko zwiększa nasze poczucie troski o demokrację w Polsce. Ale to na marginesie ostatniej części wypowiedzi pana ministra. Choć do kwestii mężów zaufania na pewno jeszcze ruch będzie wracał, przynajmniej mam taką nadzieję, że będziemy do tego tematu wracać i że zarówno ci z państwa, którzy indywidualnie będą chcieli się zapisać do stowarzyszenia, jak i ci, którzy jako stowarzyszenia z kolei będą chcieli uczestniczyć w ruchu, to taki akces do tej wspólnej akcji wspierania demokracji w Polsce poprzez fakt uczestnictwa jako mężowie zaufania zadeklarują. Ale to nie jest celem dzisiejszego spotkania wiodącym. Celem wiodącym jest to, o czym również wspomniał pan minister, mianowicie byśmy mogli ze sobą tutaj wzajemnie porozmawiać. To znaczy przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie prosić przedstawicieli stowarzyszeń, którzy znajdują się na tej sali, by w pierwszej kolejności zabrali głos i przekazali nam takie dwie
informację. Pierwsza, o której wspominałem, to znaczy jakiego typu działania w najbliższym czasie przewidujecie Państwo, a z drugiej strony informacja o tym, czy zamierzacie przystąpić do ruchu, jak sobie wyobrażacie to uczestnictwo, jak tenże sam ruch Wam się widzi, szczególnie po tym, co tutaj usłyszeliśmy. Nie chcę nawiązywać do kultowego filmu Race, ale oczywiście ktoś musi być pierwszy, jak wiadomo. Podobnie, że to bardzo świetne rejsy, tak. Ja reprezentuję Kominę Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki, który swoje początki miał przy grobie Księdza Jerzego, zaraz po pogrzebie. Działalność została formalnie rozpoczęta błogosławieństwem księdza biskupa Świętej Pamięci Władysława Niziołka w 1994 roku. Od 1998 wręczany medalem Złotych Zwycięży. Upamiętnianie ofiar katastrofy smoleńskiej. Ja w swojej własnej osobie, ale też i moim przyjacielem uczestniczyłem w porządku. W tej tragedii stracił się ktoś swój przyjaciół, znajomy. Zginął Stefan Melek, z którym długo lata żeśmy wspólnie współpracowali i organizowali różnego rodzaju uroczystości upamiętniające nie tylko ofiary Katynia, ale powstańców warszawskich, takich księdza Jerzego Popiełuszki i powstania listopadowego. Cóż, na pewno czynne uczestnictwo w wyborach, w zabezpieczeniu tych wyborów jest fundamentalnej podstawy. Dlatego, że nie powtórzyła się historia wyborów, w którym mieliśmy 2 miliony nieważnych głosów. To jest jedno, deklaruję ze swojej strony wsparcie i osób i środowisk, z którymi współpracuję nie tylko w ramach tego komitetu, ale też współpracuję. Jestem prezesem Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jeszcze taka świeża informacja na tą chwilę. Wcześniej z ojcami to też pracujemy i staramy się wspólnie z Andrzejem Belakiem i z innymi środowiskami upamiętniać ofiary tragedii i można powiedzieć ofiary poległych w Smoleńsku. Dzisiaj żeśmy wstępnie uzgodnili z ojcami tutaj tego świętego miejsca, że w najbliższym czasie oczywiście uzgodnimy formułę upamiętnienia, ale upamiętnimy w tym świętym miejscu, w którym jesteśmy, Lecha Kaczyńskiego, prezydenta naszej Rzeczypospolitej, jak i wszystkie ofiary poległych w Smoleńsku. To tyle z mojej strony. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Andrzej, reprezentuję Stowarzyszenie Grob Pamięci Narodowej imienia Stefana Melaka, także Komitet Katyński, a także jestem członkiem, założycielem Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010. Oczywiście ogrom pracy jest przed nami. Dzięki uprzejmości Rosjan, którzy ponad miesiąc temu zbili tablicę ze smoleńskiego głazu, rozwinęła się i cały czas funkcjonuje chęć upamiętnienia tejże narodowej tragedii w wielu miejscach Polski poprzez repliki tych tablic. Do tej pory około 12 tablic jest już zainstalowanych w różnych miejscach Polski. My pozwoliliśmy bez żadnego sprzeciwu wykorzystać napis oryginału i w najbliższy wtorek jadę do Jeżowa, gdzie będzie w województwie łódzkim taka tablica instalowana. Zachęcam wszystkich także do tego, aby propagować zarówno pamięć o Katyniu z roku 1940, jak i Katyniu II, jak nazywa ksiądz Stanisław Pałkowski, to znaczy Smoleńsk 2010. Rodzi się także teraz projekt, który był pomysłem Stefana sprzed kilku laty, aby na miejscu
wielkiej bitwy, największej powstania listopadowego, powstał kopiec obrońców Warszawy. Ten kopiec miałby podstawę około 100 metrów średnicy, 50 metrów wysokości. Opracowywany jest przez członka stowarzyszenia projekt autorski i w najwyższym czasie klub radnych PiS-u wystąpi z taką inicjatywą do władz Warszawy. Jest okoliczność sprzyjająca, aby nie Pałac Kultury dominował nad Warszawą, ale tenże kopiec, który uwzględniałby wszelkie bitwy stoczone o Warszawę od czasów najdawniejszych aż po współczesne Powstanie Warszawskie, bitwę o wyzwolenie Warszawy, także lata Solidarności i tragedię smoleńską. Marzy nam się, aby na szczycie tego właśnie kopca była umocowane fragmenty kolumny, które leżą u podnóża Zamku Królewskiego na placu Zamkowym, a na tejże kolumnie było uwite gniazdo Orle i tam do lotu zrywał się polski orzeł. Po serpentynach z tarasem widokowym instalowane by były miejsca najważniejszych lat w historii Polski. To jest coś takiego, co w tej chwili może wydawać się fantastyką całkowitą. Ale chyba nie, bo tylko przypomnę jedną rzecz. Wywiezienie jednej wywrotki ziemi z urobku na budowę stacji metra czy wykopu będzie kosztowało tych inwestorów około kilkaset złotych. Gdyby część tych pieniędzy zainstalować w żelbetowe podstawę i wykorzystać tenże właśnie miejsce na składowanie tej ziemi, to w ciągu kilku lat mielibyśmy coś wspaniałego, co przeszłoby zarówno do historii, jak i zmieniłoby krajobraz Warszawy. Stowarzyszenie Grąd Pamięci Narodowej Komitet Katyński w dalszym ciągu propaguje pamięć o tychże wydarzeniach historycznych i takim pierwszym symptomem będzie niedzielna msza święta, która będzie na ulicy Dłubnej w Katedrze Polowej o godzinie 18:00. Msza święta w intencji twórców i budowniczych pomnika Katyńskiego, który stoi przy ulicy Senatorskiej Podwalu, to znaczy pułkownika Kuklińskiego Ryszarda i Stefana Melaka. Następnie 31 lipca w rocznicę zbezczeszczenia pomnika, który pierwszy stanął w 1981 roku na warszawskich powązkach wojskowych, będzie o godzinie 13:00 w Bazylice Świętego Krzyża odprawiona msza święta poświęcona właśnie tym wszystkim, którzy stawiali ten pomnik i pamięci ofiar okrutnej zbrodni komunistów, sowieckich ludobójców. Chcę powiedzieć, że my przez 40 lat walczymy o prawdę o Katyni, tak też będziemy walczyć o prawdę o Smoleńsku i nie ustąpimy, a rodzą się i są przesłanki, że ta prawda w końcu wypłynie i my dotrzemy do sedna sprawy, a ci, którzy zawinili, zostaną słusznie postawieni przed sądem i mam na taką nadzieję ukarani. Dziękuję za uwagę. Ja Tomasz Makarczyk Rotkiewicz i reprezentuję wobec sobie kilka środowisk. Kilka środowisk, które notabene są w fazie, w czasie potrzeby zintegrowania, bo takie to są środowiska stowarzyszenia na ogół zarejestrowane, ale o charakterze sztabowym, a nie masowym. Środowiskiem, które najdłużej trwa i które reprezentuje już 27 lat, to jest Forum Katolickiej Myśli Społecznej imienia świętego Tomasza Zakwinu. Stowarzyszenie, które wziąłem sobie za cel, nie zawsze ten cel się daje dobrze zrealizować, skojarzyć dwa środowiska. Z jednej strony zwłaszcza księży, profesorów, wykładowców
katolickiej nauki społecznej, którzy na ogół są, jakby to powiedzieć, izolowani. To znaczy w tym sensie, że przemawiają do pewnej grupy studentów, ale mają małe przełożenie dla jakiegoś odbioru społecznego. Z grupą polityków, działaczy społecznych, to też organizowane od lat są spotkania, w którym istnieje to zderzenie. Zderzenie tych dwóch jakby czynników. Ponieważ tu pan minister, bodajże jeśli pamięć mnie nie myli, wspomniał o państwie i o solidarności. Są to oczywiście rzeczy fundamentalne dla życia społecznego, ale jestem przekonany, że pan prezydent świętej pamięci, prezydent Kaczyński nie myślał, był państwowcem, ale nie w sensie takim, że państwo to wszystko. Tak samo jeżeli chodzi o solidarność, to formy tej solidarności wymagają dużego rozwinięcia, prawda, i nasze środowisko chętnie będzie uczestniczyło w tym wspomaganiu tej pracy sztabowej w tym zakresie. Ze środowisk pozostałych, które reprezentuję, to jest o różnym stopniu aktywności, to jest Forum Społeczno-Narodowej Gospodarki Rynkowej. Ruch, który trochę się zapadł, ale będzie się wzmocnił, mianowicie ruch antytotalitarny Prawda i Pamięć. Tym bardziej, że Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego, która miała dobre wyniki jakiś czas, pan prezydent Kaczyński był jednym z kawalerów orderu Polonia Mater Nostra Est i wielu zacnych ludzi, ale ostatnio została w jakiś sposób przejęta przez takie środowisko, które działa na tej zasadzie, na jakiej święta Katarzyna ordery Virtuti Militari zaczęła przyznawiać powiedzmy lokajom i tym podobnym rzeczy, to są powoli, zresztą dzieje się to zajście chyba na szczeblu całego państwa, ale to już akurat w tym momencie nie moja sprawa. Więc mówię, że deklaruję, chciałem tylko zadać pytanie natury formalno-prawnej, mianowicie czy można być jednocześnie członkiem indywidualnym i jednocześnie powiedzmy sobie działać w zakresie integracji środowisk, z którymi się jest związany, silnej integracji. Wstępną deklarację składam. Ja odpowiem od razu, jeżeli państwo pozwolicie. Oczywiście można. Można być członkiem wielu stowarzyszeń, a ta nasza propozycja właśnie służy temu, żeby zarówno osoby, które chcą indywidualnie wstąpić do stowarzyszenia, jak i te osoby, które chciałyby, żeby znaleźć jakąś formułę koordynacji, żeby te osoby mogły znaleźć swoje miejsce. Ja jeszcze dwa słowa powiem o tym, co pan wywołał, o tej roli państwa, zdaniem prezydenta. Otóż prezydent nie był etatystą. Prezydent jako działacz opozycji demokratycznej, jako człowiek Solidarności, w pełni zdawał sobie sprawę tego, jak ważna jest aktywność obywatelska. Ale dlaczego mówił o roli państwa? Dlatego, że w ostatnich latach mamy do czynienia z absurdalną redukcją tej roli. Państwo nie może być sprowadzone do roli nocnego stróża, jak są liberałowie. To jest, proszę państwa, naprawdę jakiś absurd. Dlatego prezydent taką wagę przykładał do roli państwa. Nie dlatego, że chciał odebrać możliwości, prawo i potrzeby aktywności obywatelskiej. Nie, wręcz przeciwnie. Aktywność obywatelska powinna uzupełniać, powinna dopełniać rolę państwa, z której to roli nikt państwa, z której to roli wobec obywateli, nikt państwa nie może zwolnić. Ani kiedyś, ani obecnie, ani w przyszłości.
tak jest, jako wyznawca nauki społecznej Kościoła, z kolei mogę powiedzieć, że na pewno zasada pomocniczości jest najlepszą zasadą państwa i taką też wyznawał świętej pamięci Lech Kaczyński, czyli mówiącą o tym, iż instytucje państwa z jednej strony mają wypełniać swoje zadanie wobec obywateli, szczególnie najbardziej tych potrzebujących, którzy sami sobie nie mogą dać rady, natomiast z drugiej strony państwo nie powinno przeszkadzać tym inicjatywom, które wyrastają z tego oddolnego, naturalnego patriotyzmu polskiego i które mogą zająć swoją aktywnością bardzo wiele zadań i przestrzeni, w których szczęśliwie państwo uczestniczyć z kolei nie musi, szczególnie z cenzurą, z całą, że tak powiem, swoją autorytarnością, którą też jest wpisane to niestety pojęcie, w zależności od ludzi, którzy tym państwem kierują. No i właśnie to jest ta kolejna zasada państwa, która była bliska świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, to znaczy w konkretnym kontekście prezydent mówił o roli państwa, to znaczy w kontekście niewątpliwie deprawowania tegoż państwa przez konkretnych ludzi, którzy uczestniczyli bądź uczestniczą w jego bardzo ważnych strukturalnych miejscach i są nośnikami korupcji, kłamstwa i wszystkiego, co rodzi brak komunikacji wewnątrznarodowej, a państwo to jest to miejsce, które bardzo mocno oddziaływuje na funkcjonowanie wspólnoty narodowej, więc od tego, kto będzie nami kierował, zależy właśnie i nasza w dużej mierze kondycja. To wszystko ze sobą się uzupełnia i dopiero wtedy nabiera faktycznej wartości. Zanim oddam głos kolejnemu przedstawicielowi stowarzyszeń, to oddam sobie jeszcze na moment głos, ponieważ tak się składa, że ja też jestem przedstawicielem stowarzyszenia. Chyba że ktoś z naszego stowarzyszenia, Polska jest najważniejsza, chciałby zabrać głos i przekazać informacje o najbliższych naszych wydarzeniach. To wzrokiem szukam osoby, które by chciały na ten temat słów parę powiedzieć. Tak? Nie? Dobrze. To ja tylko chciałbym w takim razie państwa bardzo serdecznie zaprosić, tym razem jako Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza, na najbliższe nasze spotkanie, które będzie miało miejsce 14 czerwca o godzinie 18 w Kościele Wszystkich Świętych w tamtejszym podziemiu. Niegdyś tam znajdowała się księgarnia Antyk, niegdyś tam znajdował się też teatr, również filmy puszczano swego czasu w ramach DKF-u tamtejszego. Dziś chcemy tam państwa zaprosić i dzięki gościnności księdza Mirosława Nowaka chcielibyśmy tym spotkaniem 14 czerwca rozpocząć cykl spotkań edukacyjnych dotyczących właśnie państwa polskiego na przestrzeni dziejów, a ten cykl rozpoczniemy we wrześniu, ale bliższe informacje będą przekazane właśnie 14 czerwca. Spotkamy się po to, żeby podyskutować na temat my i państwo. To jest ta główna nasza troska, a w ramach tego podstawowego dwusłowa będziemy się zastanawiali nad edukacją historyczną, a budowaniem tożsamości człowieka i narodu. W panelu wezmą udział profesor Nalaskowski, profesor Waśko, redaktor Piotr Zaremba z Rzeczpospolitej i moja skromna osoba. A więc jeszcze raz zapraszam. Tutaj ulotki są w tym miejscu, można je odebrać albo ode mnie, albo od pani Teresy Bochwic, która ma tam u siebie również ulotki zapraszające na to spotkanie. Więcej o naszym stowarzyszeniu się państwo też dowiedzą 14. A teraz, proszę państwa, nazywam się Paweł Hermanowski i reprezentuję Stowarzyszenie Solidarność 2010, którego założycielką jest Ewa Stankiewicz. I naszą ogólną, będę jeszcze krótko o sobie starać się mówić, naszą ogólną misją jest silna, solidarna i prawdziwie suwerenna Polska. I chcemy to osiągnąć poprzez zrzeszenie idei solidarności. I działamy na wielu płaszczyznach, z których jest
jestem przekonany, że będziemy jak najbardziej mogli tutaj współpracować. Podjęliśmy z naszą młodą organizacją zarejestrowaną formalnie w grudniu, ale skupiającą ludzi, którzy zgłaszają się do nas tak naprawdę od kwietnia, na samym początku, od kwietnia 2010 roku. I wszyscy ci ludzie, którzy dostrzegli, że nie są sami z tym, w jaki sposób myślą, że nie są żołomami, że jest nas bardzo dużo i łączy nas, zawsze tak myślałem, że coś więcej niż katastrofa, tylko właśnie troska o państwo. I teraz działamy na kilku płaszczyznach, podjęliśmy kilka konkretnych działań i akcji, ponieważ mamy także większość ludzi, których skupiamy w 6 miastach w tej chwili, to są właśnie młodzi ludzie, którzy oczywiście są w różnym wieku i są specyfika naszych działań niektórych, typu demonstracje, organizowanie konferencji w obronie wolności słowa, między innymi protesty właśnie, jakieś takie akcje uliczne, gdzie rozdajemy ulotki. I mogłoby też Państwo wziąć właśnie ten protest na krakowskim przedmieściu, który uważam, że jest w jakimś sensie dotarciem właśnie do tych, przyjmijmy, 50% nieprzekonanych, bo na wielu spotkaniach wszyscy mówią, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy, znaczy, żeby nie mogli mieć przekonanych między sobą. I myślę, że może ta forma namiotu, czy tam może być zupełnie inna, mam nadzieję, że ona ewoluuje. To jest dotarcie właśnie do tych ludzi na ulicy, z którymi rozmawiamy. To są setki ludzi codziennie. Jeżeli powielimy to w jakiś sposób, niekoniecznie w takiej formie, ale na przykład zbliżonej, bo to działa. Ja wierzę głęboko, że to działa. To jest szansa na przynajmniej zaczęcie tego ziarenka takiego, które spowoduje, że ci ludzie zaczną myśleć sami. I to jest takie doświadczenie jeszcze spod krzyża i tak samo tutaj spod namiotu, że wracają niektórzy ludzie i oni sami rozmawiają. A druga bardzo konkretna rzecz, są jeszcze dwie, ale to jest to, że zdajemy sobie sprawę, jak bardzo zagrożona jest Polska i też chcieliśmy zrobić właśnie coś takiego, żeby ruchy i organizacje się po prostu potrafiły porozumieć, zwłaszcza przed tymi wyborami, które są uważamy kluczowe. I żadne tworzenie nowych partii po prostu nie ma w tej chwili sensu oczywiście. Powinniśmy się porozumieć i przeprowadzić równoległą kampanię społeczną do Prawa i Sprawiedliwości uświadamiającą. I my podjęliśmy już konkretne kroki, o których też będziemy oczywiście promować bardzo chętnie, byśmy wspólnie współpracowali. No i trzecia taka konkretna sprawa, że od kilku tygodni prowadzimy już tą akcję monitoringu wyborów. Porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, mamy regularne spotkania. Około 20 kilku koordynatorów w poszczególnych okręgach na 41 i szukamy tak samo możliwości zaufania. Także na przykład już tutaj, w tym polu mamy taki pewien etap osiągnięty, także na pewno moglibyśmy bardzo chętnie w tej kwestii pomóc. Dziękuję. 13 grudnia pełnomocnik Porozumienia Organizacji Niepodległościowych, Porozumienia Organizacji Niepodległościowych i Kombatanckich w Krakowie, uczestnik różnych posiedzeń komisji sejmowych dotyczących ustaw kombatanckich, też ustawy o weteranach, współpracy projektu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, także ustawy o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu. Chciałbym Państwa też zachęcić do tego, żeby przynajmniej pomyśleć nad jakąś radą programową tutaj, prawda, naszą, która by wyzwolenie zajęła się podobnymi tematami. To bardzo wdzięczny temat związany z ustawami właśnie tych, o których co mówiłem, ze środowiskiem kombatanckim, z ustawami o ZOS-ie, ubezpieczeniach zdrowotnych, bo to też się łączy, to tam trzeba też według mnie trochę inaczej oddzielić kasę, oddzielić komisje lekarskie od ZUS-u. No, trochę, żeby zapadało mało sprawiedliwości, chociażby nawet wydawaniu orzeczeń na jakiegoś, o emeryturach czy rentach. To tyle, natomiast z naszej, no też takiej najbliższej inicjatywy, to mniej więcej 23 sierpnia będzie otwarcie na krakowskim przedmieściu wystawy
o Solidarności od roku 78 do 81. A będzie to perspektywa, jak podwodnych związków zawodowych powstawała Solidarność, bo przeszedł jakieś tam etapy historyczne, pierwsza wizyta Jana Pawła. Też będzie mowa o strajkach, ale nie tylko, bo tak jest w tej chwili tak w zasadzie przyjęte, że tylko Gdańsk strajkował i walczył o wolność, ale no więc właśnie, żeby nie pan minister może nie, ale tak mniej więcej ta biuletystyka i wystawy o tym tak mówią. Będziemy starali się trochę inaczej pokazać tą historię, również pokazać Annę Walentynowicz, Gwiazdów, w tym księdza Bokowskiego, księdza Błogosławionego Popiełuszka. No, cała perspektywa tego. Oczywiście, no niestety, i prezydenta Wałęsę też trzeba będzie pokazać. No nie będzie można po naszej historii. Chętnie bym poprosił pana ministra również o dopomożenie w pewnym zadaniu. Nie mogę dotrzeć do tej pory do żadnego zdjęcia ani Wiberny, bo przejrzałem całą bazę polską, udziału prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i Jarosława w strajku Stoczni Gdańskiej. Zdjęcia takich zdjęć nam brakuje, aby się przydało takie też w tej kolekcji umieścić. Wystawę przygotowuje zespół historyków, łącznie z panem profesorem Żalenem na czele. Także o, wiarygodność tej wystawy na pewno państwo możecie być pewni. No to chyba tyle. A przy okazji jeszcze porozumienie organizacji niepodległościowej, o którym wspomniałem wcześniej, było założone również przez Annę Walentynowicz, już mówiącą, więc to tak jak w grupie tej założycieli również on nabiła. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Ta aktywność wystawiennicza, niech Państwu nie zniknie z pamięci, znaczy to adresuję do innych stowarzyszeń, bo my się uczymy też tutaj wzajemnie, dowiadując się o tej naszej aktywności różnorodnej, nie tylko prelekcyjnej, ale właśnie jest namiot i są wystawy i jeszcze wiele innych rzeczy można wykonać, żeby dotrzeć. Nasze wszystkie środowiska są odcięte od głównych kanałów przekazu medialnego, to żeby gromadzić pewne informacje, musimy wykonywać strasznie dużo pracy, czyli grzebać po stu, co najmniej portalach, no i prowadzić bardzo ożywione życie towarzyskie, co z jednej strony ma swoje plusy oczywiście, ale na to trzeba bardzo dużo czasu poświęcić. Ja miałbym taką sugestię, aby poprzez jakąś aplikację na stronie lechkaczyński.pl zorganizować taką bramkę, przez którą można by po prostu wpuszczać komunikaty o wszystkich możliwych imprezach, które mieszczą się w ramach tych dwóch priorytetów ruchu społecznego. Pierwsze Lech Kaczyński, drugi Jarosław Kaczyński, już w ogólnym skrócie. Czyli musi być, mówiąc krótko, jakaś Rada Starców albo Rada Młodzieńczków, Młodzianków, jakkolwiek to nazwać, która po prostu dokona autoryzacji takiego wpisu. Najprostsza zasada to stworzyć bank danych pewnych przedstawicieli różnych stowarzyszeń. To trzeba by było zrobić jak najszybciej, czyli dokonać weryfikacji listy pewnych osób, które są uprawnione do przekazywania informacji, bo wiadomo, że możemy też paść ofiarami dezinformacji, co się niestety często dzieje, prawda? Widzę znane nam przypadki, że się spotykamy nie w tym kościele, o którym była mowa wcześniej, albo nie tego dnia, albo w Krakowie, a nie w Warszawie i tak dalej. Więc uważam to za bardzo ważną kwestię. Sam chcę na bieżąco śledzić, moje osobiste doświadczenie jest takie, że życie moje rodzinne kuleje, bo północy poświęcam na szperanie po wszystkich możliwych portalach internetowych, żeby wysegregować pewne informacje, również do umieszczenia na tych portalach, których niestety sam uczestniczę w tym rozdrobnieniu, prawda, bo też kilku umieszczam informacje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to dotyczy, że tak powiem,
akcji bieżącej, ale tej teraz najważniejszej, czyli też liczyłbym na to, żeby na tej stronie lechkaczyński.pl się odpowiednia aplikacja znalazła, czy odpowiedni dział dotyczący już bezpośrednio wyborów parlamentarnych w 2010 roku. Innymi słowy, żebyśmy poprzez tę stronę mogli gromadzić, uzyskiwać pewien zestaw informacji, który posłuży nam do tego, aby właśnie spróbować przypilnować wyborów. No, to jest fundamentalna teraz kwestia. Te wszystkie akcje, o których Państwo mówią, są i sam różne takie realizuje, to jest bardzo ważne. Ale oczywiście to jest jakby pewien dodatek w gruncie rzeczy do tego, co powinno być teraz w najbliższych miesiącach najważniejsze, czyli do tego, aby po prostu nie przespać tych wyborów.